Jest z nami Piotr Halman tutaj na obozie w Wałczu. Cześć Piotrze. Cześć wszystkim. No przed tobą pracowity okres, bo najpierw walka na Celtic Gladiator o pas, później walka na MMA, tak już nie o pas. Powiedz, jak będą wyglądały te najbliższe miesiące i co do walki w Irlandii i co pomiędzy jedną a drugą walką? No wiadomo, przygotowania, terminy są tak rozłożone, że między tymi walkami zostało tyle czasu, że jedna się skończy już. Tydzień może odpoczynku, już będą przygotowania do drugiej, nie będzie to jakiejś dłuższej przerwy. Także w formie już jestem, niedługo pierwsza walka, tak samo jestem na finiszu. W przygotowaniach do tej pierwszej walki, później krótki odpoczynek i od razu lecimy, żeby tą drugą walkę się dobrze przygotować. Tutaj na sparingach to prezentowałeś się bardzo dobrze, tak jak z boku patrząc to na tle całkiem dobrych zawodników wypadałeś bardzo dobrze. Nie za wcześnie taka dobra forma, czy będzie jeszcze lepiej? Myślę, że forma idzie cały czas do góry. Początkowo miałem mieć walkę 22, dlatego to był docelowy termin. Na szczęście udało się już osiągnąć pewien poziom już teraz, także do tego 9 będę na pewno przygotowany. Wiadomo, jest tu bardzo dużo świetnych zawodników, zawsze okazja z kimś posparować. Wydaje mi się, że to jeszcze było dobrze, nie tak jak powiedziałeś. Jakoś może, no. A jak wagowo, bo tutaj na tle zawodników z kategorii 7-7 to wyglądasz na dość dużego chłopa. No nie wiem, wydaje mi się, że 2 kg na pewno przytyłem, ale spokojnie dam radę to zrzucić, tym bardziej, że walka będzie do 73, także te 3 kg, co przytyłem, akurat nie będę musiał ich zrzucać, tak się szczęśliwie złożyło. Twój najbliższy rywal Dawid Baron Francuz, on długo nie walczył ze względu na obowiązki swoje. My jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, to też mówiłeś, że trochę problem połączyć obowiązki w marynarce z treningami, to się udaje jakoś rozwiązać ten problem? Tak, myślę, że z każdą pracą jest problem połączyć. Jednakże na tym etapie na pewno muszę pracować i ta praca daje mi satysfakcję. I z pomocą przełożonych udaje mi się to połączyć. A jak oceniasz swojego najbliższego rywala, 40-letniego już Dawida Barona? Tak samo jak powiedziałeś, ciężko jest ocenić, ponieważ 2 lata temu miał ostatnią walkę. Ja zakładam, że będzie bardzo świetnie przygotowany, że cały czas ćwiczył. Jest to na pewno doświadczony zawodnik, bił się z najlepszymi, z Sakurajem, Gomi, z Millerem. I takie jest założenie, że będzie dobrze przygotowany. Na pewno nie będę go lekceważył. To, że miał przerwę, nie ma znaczenia. Jest to nawet trochę utrudnienie, ponieważ ciężko jest powiedzieć, w jaką stronę poszły jego postępy, co robił w tym czasie. On jest z zawodu strażakiem, to może Irokeza powinieneś o jakieś wskazówki podpytać, jak się ze strażakami bije. Myślę, że praca tu nie ma znaczenia większego. W kwietniu będziesz walczył na MMA, tak? Wiesz już coś więcej? Czy to jeszcze nie jest ogłoszone chyba, że będziesz walczył na MMA, tak? Czy już jest? Nie, wydaje mi się, że jest ogłoszone, nie śledzę internetowych rubryk tutaj na tyle. Ale na razie skupiam się na najbliższej walce. Ten David Baron zasługuje na 100% koncentracji. Dlatego na razie nie patrzę dalej niż na tą walkę, jestem na niej skupiony i później będę myślał, co dalej. Czekaj, miałem jeszcze jedno pytanie, mi uciekło. A właśnie, jeśli wygrasz z Davidem Baronem, to będzie to drugi pas w twojej kolekcji. Wiadomo już, kiedy miałbyś bronić tego pasa wywalczonego w walce z Bakoczewiczem na WFC? Nie wiem, nie mam informacji. Na razie koncentruję się na najbliższej walce. Gdzieś tam jeszcze słyszałem troszkę, że przymierzany jesteś do walki może o pas w Cage Warriors. Będziesz kolekcjonował te wszystkie europejskie pasy? Fajnie by było. To życzymy Ci jak najwięcej tych pasów w kolekcji samych wygranych walk i przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Wszystkiego dobrego, cześć wszystkim.